O, widać. Jest. Ja nie mogę. Tutaj zaczyna się pewno bajka. Chcesz wiedzieć skąd zwykłe marzenia bajta? To właśnie tutaj zaczyna się pewno bajka. Bajka o tym jak zabrać, co byś się nie wymyślił. Ta duża ilość anten, którą było widać u góry, jest pewnie zasilana tą dużą ilością kabli, którą tu widać. Tu też jest jakoś taką. Jeszcze drabinka jest. No nie, drabinka to nie jest. Ale zgarnąłem pajęczynę na głowę. Poziom z antenami. Trzeba tu trochę przycić, żeby tu się nie narażać na promieniowanie. Nie jest to miejsce na robienie przerwy. Niesamowite miejsce. Wow. Przez to, że ten komin stoi na takiej górce, to uczucie wysokości jest jeszcze większe. Mam wrażenie, jakby już był na 300 metrach. A dopiero będzie ze 40. Drabina całkiem spoko. Wygląda dość zdrowo. Czas na drabinie 6 minut. Ciekawa jaka jest historia takiego powyginania drabiny. Na robota złomiarzy to nie wygląda, no bo co? Taki kawałek by ktoś zajebał, chyba jakoś zwykła chuliganka albo jakiś przypadek. Galeria numer 3. Siemanko. Wygląda dość solidnie. Tu leżą jakieś tajle. Chyba jakieś większe ptaki tam na górze słychać. Czas na drabinie 13 minut. Zrobimy tu taką małą rundkę. Pomału, bo ta galeria, wam powiem, że Ciekawe. Niezły strzał adrenaliny. Spokojnie Marcin, nie martw się. Galerie kominów są zaprojektowane w taki sposób, aby były wytrzymałe oraz odporne na korozję oraz na ciężar człowieka. Jaką siłą by trzeba było? W takich miejscach mogą się czaić jakieś wielkie ptaki. Mam nadzieję, że mnie za moment nie zaatakują. Środek komina. Cuchnie ptasimi odchodami. A tu nawet widać jakiegoś właśnie szkielet, jakiegoś większego ptaka. No na gołębia to mi nie wygląda. Paskudne. Do najnowszych ten komin nie należy. Pewnie ma z jakieś 50 lat. Czuję się, jakby mnie delikatnie właśnie sparaliżowało. Wow, ale ta kładka jest wyjątkowo. Wow. Cudowny widok. Fajne.
Zbieramy to na chropoców. Nikt nie patrzy. Nie, żartowałem. Zasada urbexu numer jeden. Zabieramy tylko zdjęcia, a reszta zostaje na swoim miejscu. To był żart z tą żarówką. Wy też nie kradnijcie żarówek z kominów. Rundka zrobiona. Wbijamy nazut na drabinę. Ostatnia długa galeria. Tam już jest szczyt. Powiem wam, że Urząd Lotnictwa Cywilnego byłby dumny z tego oświetlenia na tym kominie, bo czasami to można znaleźć takie kominy, na których w ogóle nie ma światła od lat, a musi być, żeby samoloty nie uderzały. Kolejna rozwalona lampa. Wow, ta galeria jest w gorszym stanie. Chciałbym się tu bujać, jakbym miał arbuzy pod pachami, ale... No właśnie. Pa jak to łazi. Tu normalnie jakby ktoś depnął, to mógłby tam wpaść. Tam już jest takie powyginane fest. Nie idziemy tam dalej. Nie idziemy. Czas akcji 26 minut. Ostatni fragment drabiny. O, tam widać jakieś ptaki właśnie. Wyglądają na młode. Zbliżenie z telefonu na właśnie młode. Tam siedzą. Jakieś młode ptaki. Wyglądają na dość duże. Skoro te młode ptaki są dość duże, to jak wyglądają te stare ptaki? Chyba nie chcę tego sprawdzać, ale wy za to sprawdźcie to. Wow. To już jest szczyt. Drabina. Pato. Ja pierniczę. No, ciekawie. Dość ciekawie. Próbujemy jakoś tak ciężar rozłożyć, żeby być jak najbliżej środka ciężkości. Teraz się czuję jak w filmie Fall. Te dwie laski, co woziły na ten maszt, z którego drabina odpadła tak do tyłu. Stabilny, stalowy punkt.
Jestem. Powiem wam, że jakby nie to, to chyba bych tu nie wlózł. Wow! Jasny gwint! Jasny gwint! Wow! Oto i definicja yerby na wysokim poziomie. A właśnie, czas wejścia około 30 minut na ten komin. Ja pierniczę, co za miejscówka, co za miejsce. To było specjalnie jak coś. Dobra, słońce się schowało. My też się musimy schować, póki jest jeszcze jasno, bo te zejście tu, powiem wam, że ta drabina to jest jakiś obłęd. Na szczęście tu jest takie coś. Mam pomysł. Mam pomysł, co zrobić z tą drabiną, żeby to było troszkę bezpieczniejsze. Ze zwiadowczego ujęcia na dronie nie było widać, że ta drabina tak łazi. Mam fest schiza, że ona odpadnie tak do tyłu jak w filmie Fall. To wygląda na taki pancerny punkt. Zrobimy takie coś, że pyk. Zaciągniemy. Zaciągniemy porządnie. Tak. A
Okej. Zrobimy jeszcze może takie coś. Ten pas to jest taki mój amulet do nabycia na yerbanut.com. Godzina 17. Całkowity czas akcji wynosi właśnie tyle. Zapraszam na kolejny odcinek i pozdrawiam. Pozdro. Surrealistycznie, abstrakcyjnie, nieprawdopodobnie piorunująco, ekscytująco, fantastyczno, popularno, naukowe. Dobre rzeczy. Taki właśnie kolejny odcinek jest właśnie. Także to wydaje dźwięki straszne.